nie mamy kursów, z których korzystają dzieci, młodzież, studenci, ale też seniorzy, których nie ma w autobusach. Jest też praca zdalna, z której też coraz więcej osób korzysta i ta komunikacja publiczna niestety w każdej sferze straciła. Natomiast przed nami jest bardzo duże wyzwanie, żeby odbudować już po okresie pandemii zaufanie do komunikacji publicznej, żeby ludzie wrócili do autobusu, żeby ludzie wrócili do pociągu, bo mamy też do czynienia niestety teraz z takim psychologicznym strachem przed przebywaniem w pomieszczeniach wspólnych, gdzie jest wiele osób, czy właśnie w komunikacji publicznej. Dlatego też zastanawiamy się również w Ciechanowie, co zrobić i jakie kampanie realizować w kolejnych miesiącach, żeby spróbować nakłonić mieszkańców do powrotu do korzystania z komunikacji publicznej, tak żeby także po tym okresie pandemii odbudować tą sytuację sprzed, bo mieliśmy sytuację, w której coraz więcej osób korzystało z komunikacji publicznej, także dzięki wprowadzaniu różnego rodzaju ulg i zniżek. Natomiast cała pandemia nam bardzo mocno namieszała niestety. Mieliśmy dużo inwestycji w zakup niskoemisyjnych autobusów, nowe wiaty przystankowe, elektroniczny system informacji pasażerskiej. Wiele urozmaiceń, które były ukłonem w kierunku wszystkich korzystających z komunikacji publicznej. No dzisiaj niestety mamy sytuację taką, że szkoły są zamknięte, seniorzy nie wychodzą z domu, wiele obiektów kulturalnych, do których ci seniorzy na przykład dojeżdżali, jest pozamykanych i komunikacji publicznej jest mniej pasażerów. To jest realny problem dzisiaj dla każdego rodzaju komunikacji publicznej niestety.